Dzień dobry Państwu. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale odbyło się przed chwilą bardzo ważne wydarzenie w Sejmie, mianowicie odsłonięcie wystawy pod hasłem Dziadek Józef Piłsudski. Chciałem zareprezentować wszystkich dziadków z Komisji Infrastruktury na tym otwarciu i proszę o wybaczenie. Tam mowa była o dziadkach tylko, więc Dziadek Piłsudski, proszę obejrzeć znakomitą wystawę i bardzo przepraszam, że 17 minut się spóźniłem. Proszę Państwa, otwieram niniejszym posiedzenie, kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Bardzo serdecznie witam na posiedzeniu pana ministra Jerzego Szmida, przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, pana wiceprezesa Łuczaka. Witam wszystkich Państwa zaproszonych gości, a oczywiście przede wszystkim panie i panów posłów, znakomite prezydium i bez zbędnej zwłoki, jeśli Państwo uznają, że możemy przyjąć porządek obrad, który został Państwu dostarczony, podejmiemy założone tematy. Czy jest sprzeciw wobec porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego proszę pozwolić, że rozpoczniemy realizację naszego porządku obrad. To jest punkt pierwszy, rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. I to przedstawia przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli. Panie prezesie, oddaję głos lub pana współpracownikom. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie, panowie posłowie, szanowni państwo, panie ministrze. Mam zaszczyt przedstawić wyniki kontroli badania dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego. Kontrola przeprowadzona z własnej inicjatywy przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku badań zagrożeń, w tym kontroli rozpoznawczych i ocen dokonywanych wcześniej w tym zakresie. Szanowni Państwo, zacznę trochę niekonwencjonalnie, powiem tak, z doniesień prasowych 7 milionów aut bez ważnych badań pod koniec 2016 roku. Średni wiek, i tu do kolegów, którzy byli na poprzedniej komisji, importowanych, używanych samochodów osobowych wyniósł 12 lat. Najpopularniejszy rocznik w Polsce to 2005. To jeden wycinek, drugi. Przeglądy techniczne są źle prowadzone. Raport Najwyższej Izby Kontroli, setki tysięcy aut nie powinno być dopuszczonych do ruchu drogowego. Są zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. To jest naturalne, że tak jest. Szanowni Państwo, celem głównym kontroli była ocena prawidłowości i skuteczności działania starostów oraz organów dopuszczających pojazdy do ruchu drogowego w tym zakresie. Prawidłowości i rzetelności nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów wykonanymi w stacjach kontroli pojazdów, prawidłowości postępowań w sprawie wydania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości i rzetelności postępowań dotyczących zatrzymanych dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu pojazdów, poprawności rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz prowadzenia akt rejestrowych, przygotowanie organizacyjno-kadrowe do sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Zakres kontroli została przeprowadzona od 18 stycznia 2016 roku do 12 maja 2016 roku w 21 jednostkach, to jest 5 urzędach miast, 16 starostach powiatowych oraz 63 stacjach diagnostycznych. Jak Państwo sami zauważyliście, ilość tych stacji nie jest reprezentatywna i nie możemy określić, że w całym kraju jest tak bardzo źle, ale te w tych jednostkach, które stwierdziliśmy stan, jaki jest, na bazie tych kontroli i tych badań jesteśmy w stanie to stwierdzić. Zasięgnięto również informacji w trybie artykułu 29 ustawy o NIK. W 88 jednostkach nieobjętych kontrolą, w tym właściwych miejscowo jednostkach terenowych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, prokuraturach, urzędach miar i urzędach dozoru technicznego. Kontrolę prowadził Departament Infrastruktury, który dziś na komisji reprezentują pan dyrektor Tomasz Emilian, zastępca Adam Bandosz i koordynator kontroli pan Mariusz Życki. Kontrolę przeprowadziliśmy również w 5 delegaturach, to jest Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn i Rzeszów. W kontroli uczestniczyła również Policja i Inspekcja Transportu Drogowego. Badaniami kontrolnymi objęto okres od 2014 roku do 31 marca 2016 roku. Zwiększająca się w ostatnich latach liczba pojazdów, a w konsekwencji wzrost natężenia ruchu drogowego przyczynia się do zwiększenia zagrożeń bezpieczeństwa użytkowników ruchu. W
Polsce użytkowanych jest przy tym wiele pojazdów zaawansowanych wiekowo, które stwarzają szczególne zagrożenie dla ruchu. Blisko 60% aut jeżdżących po drogach ma więcej niż 10 lat, a wraz z wiekiem pojazdów rośnie jego usterkowość. Sukcesywnie zwiększenie się liczby eksploatowanych pojazdów wymusza zatem konieczność zapewnienia sprawnie działającego systemu dopuszczania pojazdu do ruchu drogowego. Brak skuteczności nadzoru nad stanem technicznym pojazdów prowadzi bowiem do pogorszenia bezpieczeństwa oraz wzrostu negatywnego wpływu motoryzacji na otaczającą nas przyrodę. Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zajmowała się problematyką bezpieczeństwa na drogach, wskazując, że jedną z istotnych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest nieprawidłowe prowadzenie badań technicznych pojazdów. Pomimo formułowanych przez NIK wniosków w tym zakresie nie wprowadzono do dnia dzisiejszego rozwiązań, które gwarantowałyby w możliwie wysokim stopniu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyniki kontroli wykazały, że ponad połowa skontrolowanych stacji diagnostycznych wykonała badania techniczne samochodów w niepełnym zakresie lub urządzeniami, które nie spełniały wymagań. W rezultacie do ruchu drogowego dopuszczono pojazdy, których stan techniczny nie został prawidłowo zweryfikowany. W znacznej mierze przyczynił się ten słaby nadzór starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i zatrudnionych w nich diagnostów. Szanowni Państwo, jakim było ogromne moje zaskoczenie, kiedy na moje biurko trafiło pismo, które po kontroli skierowane zostało od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. Pozwolę sobie tylko zacytować kawałek tego pisma. To potwierdza, Szanowni Państwo, nonszalancję i ignorancję problemu. Po analizie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, tu jest numery pism, dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych jako jedyny przedstawiciel środowiska diagnostów samochodowych przedstawia poniżej stanowisko w odniesieniu do treści dokumentów, w szczególności do wniosków i sugestii NIK. Już w samym wprowadzeniu dostrzec można nieudolną, nieuzasadnioną próbę insynuacji skierowaną pod adresem środowiska diagnostów samochodowych. I pozwolę sobie zacytować jedno zdanie z tego pisma, bo to pismo, Szanowni Państwo, ma 17 stron. I tu chyba zaskoczę wszystkich, co sugerują diagności. Liberalne podejście do stwierdzonych w toku badania nieprawidłowości oczywiście nie jest zgodne z prawem. Zostawiam to Państwu do rozsądzenia. Jednak przedsiębiorca mający wybór pomiędzy zamknięciem firmy przy przestrzeganiu wszystkich przepisów, a funkcjonowaniem przymrużeniem oka na jakość badań wybiera to drugie, zwłaszcza, że spełni tym oczekiwanie klienta. To ja mam pytanie, Szanowni Państwo, zanim oddam moim kolegom głos, to ja mam pytanie, na jakim świecie żyjemy i w ogóle po co robimy badania, jeżeli diagności uważają, Stowarzyszenie Diagnostów uważa, że może przymykać oko na przegląd, na bezpieczeństwo i na zagrożenie życia ludzkiego. Panie Przewodniczący, chciałbym, aby w dalszej części omówili całą kontrolę, bo ja zanim przejdziemy do dyskusji, pan dyrektor Bandosz wraz z osobami towarzyszącymi. Oczywiście dziękuję bardzo, panie prezesie. Zapraszamy do głosu przedstawionych panów. Dziękuję, panie prezesie, panie przewodniczący, wysoka komisja, panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo. Jak pan prezes tutaj przede mną zabierał głos, slajd prezentuje wiek pojazdów poruszających się po polskich drogach. Pan prezes stwierdził, że 60% użytkowanych samochodów osobowych w Polsce ma więcej niż 10 lat. Warto zobaczyć, że na tym tle wypadamy gorzej niż Rumunia, Węgry i Czechy. Należy również zwrócić uwagę, że wraz z wiekiem pojazdów rośnie jego usterkowość. Już wśród pojazdów w wieku 5 lat usterki w najistotniejszych elementach odpowiadających za bezpieczeństwo występuje nawet w 20% tych pojazdów. Wskaźnik ten, proszę zwrócić uwagę, dla samochodów 9-11-letnich wzrasta już do poziomu 30-45%. W Polsce badania zakończone wynikiem negatywnym stanowią 2% ogółu badań. W skontrolowanych przez NIK stacjach diagnostycznych wskaźnik ten wynosił od 0,16% do 1,7%.
zwracamy uwagę, że w Niemczech usterki istotne lub stwierdzające zagrożenie stwierdzane przez diagnostów stanowią ponad 23%. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na znaczące różnice pomiędzy wynikami badań przeprowadzonych w stacjach diagnostycznych, a wynikami kontroli drogowych stanu technicznego pojazdów przeprowadzonych przy użyciu mobilnych stacji kontroli pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Inspekcji Transportu Drogowego. W przypadku kontroli przy użyciu mobilnych stacji wyniki badań z wynikiem negatywnym stanowią nawet 80%. I chciałbym teraz przejść do najistotniejszych ustaleń wynikających z przeprowadzonych badań. Otóż w trakcie kontroli przeprowadziliśmy bezpośrednie badanie czynności wykonywanych przez diagnostów podczas kontroli 51 pojazdów. Wskazaliśmy przy tym, że ponad połowa z tych pojazdów zbadano nieprawidłowo. To jest, diagności pomijali szereg czynności, do których zobowiązują ich przepisy lub niedokładnie je wykonywali. Używali również przy tym przyrządów kontrolno-pomiarowych, które nie posiadały stosownego dopuszczenia do eksploatacji. Pomimo tego ponad połowa samochodów z 29 niewłaściwie zbadanych została dopuszczona do ruchu. Na uwagę zasługuje również fakt, że 20 z tych pojazdów skontrolowanych w sposób nieprawidłowy dotyczyło kontroli poziomu emisji szkodliwych składników spalin. Z 20 tak przeprowadzonych badań 9 tych pojazdów zostało przeprowadzonych do ruchu. Również policja, o której pan prezes już wspominał, która pomagała nam w czynnościach kontrolnych, dokonywała bezpośrednio badania stanu technicznego pojazdu wyjeżdżających z SKP, bezpośrednio po badanach. Ujawnili oni, że aż 17 pojazdów dopuszczonych do ruchu, pomimo ich niesprawności bądź w ogóle bez sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Należy również zwrócić uwagę, że jednostki policji przeprowadzając badania tylko i wyłącznie na terenie 21 kontrolowanych przez nas powiatów, stwierdzili 165 przypadków użytkowania na drodze pojazdów z usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu, które zostały dopuszczone do ruchu nawet dzień lub kilka dni wcześniej. Na uwagę zasługuje wykorzystywanie do badań niesprawnych bądź niedopuszczonych do użytkowania przez właściwe organy dozoru urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do wykonywania usterek w najistotniejszych dla bezpieczeństwa układach pojazdu. Stwierdziliśmy, że w co dziesiątej skontrolowanej SKP dotyczyło to analizatora spalin i dymomierza, w co piętnastej urządzeń do pomiaru szczelności instalacji gazowej, w co dwudziestej do kontroli układów hamulcowego, kierowniczego, geometrii pojazdu i oświetlenia. Również wyniki badań przeprowadzone przez Transportowy Dozór Techniczny w ponad 2000 stacjach kontroli pojazdów w całym kraju potwierdzają, że stacje diagnostyczne nie zawsze przeprowadzają prawidłowe badania, posiadają odpowiedni i sprawny sprzęt, w dodatku z ważnymi poświadczeniami legalizacji. W ponad połowie, to jest 56, prawie 57% stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Kontrola wykazała również, że w zakresie spełniania przez przedsiębiorców i prowadzonych przez nich stacji diagnostycznych warunków ustawowych do wykonywania badań technicznych pojazdów, stwierdziliśmy, że 18 z 21 skontrolowanych starostów nie należycie nadzorowało spełnienie tych wymagań. W rezultacie 18 stacji diagnostycznych na terenie 11 powiatów funkcjonowało bez spełnienia ustawowego wymogu posiadania poświadczenia transportowego dozoru technicznego, bądź działalność prowadzona była w zakresie przekraczającym nadane uprawnienia. W stacjach tych wykonano blisko 10 tysięcy badań technicznych pojazdów. Starostowie, pomimo istnienia takiego obowiązku, w żadnym z tych przypadków nie wydali decyzji zakazujących przedsiębiorcom działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Dopiero w związku z ustaleniami kontroli NIK, którą prezentujemy dzisiaj, starostowie zapowiedzieli podjęcie działań w tym zakresie. W zakresie wydawania i cofania uprawnień diagnostom stwierdziliśmy, że w 2/3 skontrolowanych starostw ujawniono nieprawidłowości w tym zakresie. W efekcie z naruszeniem prawa nadano uprawnienia 86 diagnostom. Osoby te nie posiadały odpowiedniego wykształcenia technicznego, udokumentowanego odbycia szkolenia i zdania stosownego egzaminu, a także udokumentowanej odpowiedniej praktyki zawodowej.
Ponad połowa skontrolowanych starostów nie cofała uprawnień diagnostom pomimo stwierdzenia nieprawidłowego przeprowadzania badań, a także pomimo zawiadomień od organów kontroli ruchu drogowego o nieprawidłowym przeprowadzaniu badań. Stwierdziliśmy również, że 3 spośród tych starostów skontrolowanych nie realizowało powyższego obowiązku nawet wobec diagnostów skazanych w związku z wykonywaniem zawodu, w tym z orzeczonym zakazem wykonywania zawodu diagnosty. Stwierdziliśmy również, że starostwa nie były kadrowo i organizacyjnie przygotowane do realizacji zadań związanych z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów. Pracownicy starostw, którzy mieli sprawować nadzór i wykonywać kontrolę w stacjach diagnostycznych, w większości nie posiadali odpowiedniego wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej, gwarantującej dokonania rzetelnej oceny prawidłowości przeprowadzenia przez diagnostów badań. Kontrole w stacjach przeprowadzały osoby z wykształceniem filozoficznym, rolniczo-ogrodniczym, politologicznym, ekonomicznym czy informatycznym. Co istotne, nie zapewniono tym osobom w dostatecznym stopniu dedykowanych dla nich szkoleń specjalistycznych. Skutkiem powyższego były stwierdzone w trakcie kontroli powierzchownie przeprowadzanie kontroli oraz niepoddawanie kontroli zagadnień specjalistycznych, w tym głównie prawidłowości przeprowadzania przez diagnostów badań technicznych pojazdów. Podkreślić należy, że pomimo tego, że starostwa w znikomym stopniu korzystały z możliwości powierzenia transportowemu dozorowi technicznemu prowadzenia czynności kontrolnych w stacjach kontroli pojazdów. Stwierdziliśmy również, że starostowie nie wywiązywali się należycie w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów z obowiązku kontrolowania ich prawidłowości działania co najmniej raz w roku. Z konsekwencją tego był fakt, że w rezultacie stacje funkcjonowały poza kontrolą przez okres nawet kilkunastu lat. Nie przeprowadzano również powtórnych kontroli w tych stacjach, które dopuściły pojazd do ruchu, a których stan techniczny został w niedługim czasie zakwestionowany przez policję. Zamykano również procesy kontrolne w przypadku braku pojazdów w danym dniu, w którym kontrola się odbywała, bez realizacji powyższego obowiązku. Niekwestionowane przy tym również niezgodnego prowadzenia kontroli, w tym przy użyciu urządzeń kontrolno-pomiarowych. Wyniki kontroli wskazują na konieczność wprowadzenia zmian obowiązujących uregulowań prawnych, stanowiących podstawę funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów. Do najważniejszych zaliczyć należy wprowadzenie rozwiązania prawnego stanowiącego podstawę utworzenia i funkcjonowania organu nadzorującego i koordynującego działania starostów z zakresu objętego kontrolą, przy czym organ ten w naszej ocenie byłby odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad systemem badań technicznych. Wprowadzenie obowiązku przedkładania przed przedsiębiorcą dokumentów poświadczających niekaralność zatrudnionych diagnostów. W przypadku występowania z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej, a także w każdym przypadku zatrudnienia nowych diagnostów. Należy zwrócić uwagę, że o wprowadzenie takiej regulacji Izba wnioskuje już od 2009 roku. Uzupełnienie stosownego przepisu prawa o ruchu drogowym o przypadki, kiedy zły stan techniczny został stwierdzony podczas rutynowej kontroli drogowej, a nie w następstwie kolizji drogowej. W naszej ocenie wyodrębnienie to pozwoliłoby organom nadzoru nad SKP na powiązanie tych przypadków z określonymi SKP i diagnostami, zwłaszcza w sytuacji, gdy pojazd został poddany badaniom technicznym w relatywnie krótkim okresie czasu przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Zdaniem Izby szczególnie istotnym dla zapewnienia wymogu jakości badań jest realizacja postanowień artykułu 13 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 kwietnia 2014 roku w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych dotyczącego sposobu zatrudnienia diagnostów. Zwracamy w tym miejscu uwagę, że projektowane regulacje dotyczące zmiany systemu badań technicznych pojazdów wynikające z obowiązku wdrożenia wyżej wymienionej dyrektywy określone w projekcie ustawy o zmianie ustawy prawo ruchu drogowym nie przewidują zmiany w zasadach zatrudnienia diagnostów. Wnioski, których treść jest w części zbieżna z propozycjami regulacji przewidzianych w projekcie wspomnianej przeze mnie ustawy, dotyczą
wymogu niekaralności za przestępstwa przeciw dokumentom jako jeden z warunków, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o uprawnienia diagnosty, utworzenia centralnego rejestru diagnostów oraz określenia organu odpowiedzialnego za jego prowadzenie i aktualizację oraz przywrócenia obowiązku szkoleń okresowych diagnostów. Wnioskując o pilną regulację tej problematyki, Izba wskazuje przy tym, czego również nie przewiduje przesłany do konsultacji projekt ustawy, na konieczność rozważenia, czy uprawnienia diagnosty powinny być wydawane bezterminowo. Uzasadnienie, uzyskanie przedłużenia uprawnień mogłyby być uzależnione od spełnienia warunków dotyczących szkoleń uzupełniających, a także zdania odpowiednich egzaminów, tak jak ma to na przykład miejsce w przypadku dostępu do zawodów doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto Izba proponuje doposażenie wszystkich 16 jednostek Inspekcji Transportu Drogowego o mobilne SKP, jak również zapewnienie poprzez zmianę metodologii raportowania kompletnych i wiarygodnych danych o faktycznych przyczynach zdarzeń drogowych. Aktualnie w oficjalnych raportach wpływ stanu technicznego pojazdów na wypadek jest w ocenie NIK niedoszacowany. Realizacja ostatniego z zaproponowanych wniosków, a więc zapewnienia wiarygodnych danych i informacji o faktycznych przyczynach zdarzeń drogowych, ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celów określonych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, a także pozwoliłoby wielu organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego na podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych i prewencyjnych. Według raportu rocznego o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2015 roku tylko kilkadziesiąt, proszę zwrócić uwagę, 0,12% z 33 tysięcy wypadków spowodowanych było niesprawnością techniczną pojazdu. Według danych oficjalnych, tak. Publikowane dane w tym zakresie znacząco odbiegają od podawanych danych przez inne kraje Unii Europejskiej. Zwracamy również uwagę, że wyniki przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazują, że udział stanu technicznego pojazdu w strukturze wybranych przyczyn wypadków drogowych stanowi aż 10%. Przyczyną niedoszacowania w ocenie NIK w publikowanych w Polsce statystykach złego stanu technicznego pojazdów biorących udział w wypadkach drogowych jest metodologia raportowania. Statystyki te bowiem nie uwzględniają pośredniego wpływu stanu technicznego pojazdu na wystąpienie zdarzenia. Bardzo dziękuję za uwagę. Tak, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jesteśmy do dyspozycji Państwa. Niniejszym w takim razie co do tego punktu otwieram dyskusję. Proszę uprzejmie o zabieranie głosu Państwa posłów, zaproszonych gości. Bardzo proszę, kto z Państwa zechciałby odnieść się do pierwszego punktu naszego dzisiejszego posiedzenia. Proszę uprzejmie. Tak, ale pierwszy zgłosił się Pan, Panie Przewodniczący. Pozwolimy naszym gościom, tak? Czy Panu się spieszy, to może... O, dziękuję za pomoc. Panie Przewodniczący, jedno tylko zdanie. Może w tym momencie, bo raport jest bardzo krytyczny. Wydaje się, że dobrze by było, gdybyśmy także poznali stanowisko rządu, resortu przede wszystkim w tej sprawie. No bo myślę, że taka ocena powoduje, że powinniśmy tutaj podjąć debatę, ale także z resortem, wszyscy, którzy są władni, no, podjąć czynności, żeby tenże stan zmienić jak najszybciej, bo przecież chodzi o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo na polskich drogach, a o tym, że ono jest po prostu, wskaźniki odzwierciedlające ten stan bezpieczeństwa na polskich drogach jest po prostu zły, mimo że te wskaźniki poprawiają się w ostatnich latach, to jednak on jest niedobry. Wydaje się, to jest raport i kontrola przeprowadzona w ubiegłym roku. Myślę, że także warto, żebyśmy usłyszeli stanowisko resortu, ale oczywiście zachęcam także do debaty. Jasne, dziękuję.
Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście ten głos na pewno uwzględnimy. Jest obecny pan minister, pan dyrektor Oleksiak. Na pewno zechcą się odnieść do tego raportu, ale póki co zgodnie z naszym dobrym zwyczajem zapraszamy gości naszych do zabrania głosu. Proszę uprzejmie, z tym, że proszę się przedstawiać. Dzień dobry, Waldemar Witek. Ja jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, szanowni państwo. Informacja o wynikach kontroli dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, już sam tytuł nie odzwierciedla naszym zdaniem w pełni stanu zgodnego z prawem o ruchu drogowym, bowiem organami dopuszczającymi do ruchu drogowego jest również TDT, wydający homologację. Z naszego punktu widzenia bardziej odpowiednim, wyrażającym wyniki zawarte w treści tematu dokumentu powinien brzmieć: informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego. Niestety przy tak sformułowanym temacie informacji NIK musiałby się odnieść wprost do informacji z kontroli z marca 2009 roku. Gdyby ktokolwiek chciał tylko porównać te dwa dokumenty, okazałoby się, że wyciągnięte wnioski są zbieżne z bieżącą informacją. Czyli od 2009 roku sytuacja nie zmieniła się. Można zatem uznać, że sytuacja jest znana i niezmienna od 8 lat. Wniosek, który nie znalazł odzwierciedlenia we wniosku, to fakt, że ustawodawca nie zrobił nic lub efekty jego prac są znikome w celu poprawienia sytuacji. Nie wprowadził żadnych uregulowań prawnych. Nie zostały wyciągnięte żadne wnioski z poprzedniej kontroli. Po lekturze wniosków z 2009 roku zauważyć należy, że uwagi pokontrolne kierowane były również pod adresem Transportowego Dozoru Technicznego, który w kontroli opisanej w dokumencie bieżącym inspektor TDT był organem kontrolnym wspomagających inspektorów NIK. Wątpliwości można mnożyć, zwłaszcza że zgodnie z prawem o ruchu drogowym jest także organem dopuszczającym pojazdy do ruchu, czyli przedmiot kontroli. Co więcej, miał prawo do uczestniczenia w kontrolach rocznych w ramach podpisanych umów ze starostami. Chcemy zwrócić uwagę szanownej komisji, że to dyrektor TDT posiada informacje z 50% starostw w Polsce oraz stacji kontroli pojazdów. Jest to jedyna instytucja podległa Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, posiadająca informacje na temat badań technicznych pojazdów. W związku z powyższym mam pytanie, jak te informacje zbierane w trakcie kontroli, a także w procesie dopuszczania stacji kontroli pojazdów zostały wykorzystane przez Transportowy Dozór Techniczny? Czy podlegały jakimś analizom? Czy dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego występował z jakimiś wnioskami do ministra właściwego do spraw transportu? Zasadnym zatem wydaje się pytanie, dlaczego ta tematyka nie podlegała kontroli NIK? Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan prac nad nowelizacją ustawy Prawa o ruchu drogowym, odpowiedź może być tylko jedna. To TDT ma przejąć nadzór nad badaniami technicznymi i mocno o to zabiega. Lecz czy ktoś zadał sobie pytanie, czy dążąc do przejęcia nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów nie przyczynił się pośrednio do stanu opisanego przez NIK w informacji o wynikach kontroli? Czy dziś nie możemy mówić, analizując wyniki kontroli, o potrzebie dyskusji nad likwidacją systemu badań jako niewydolnego? Czy nie można na podstawie informacji przedstawionej przez pana prezesa Kwiatkowskiego o zamknięciu prawie wszystkich SKP, zabraniu uprawnień wszystkim diagnostom, ukarać wszystkich starostów i co najważniejsze, rozliczyć dyrektora TDT za certyfikowanie SKP ze sprzętem nieposiadającym homologacji? Choć z większością wniosków zgadzamy się i twierdzimy, że należy je uwzględnić w przyszłym stanie prawnym, to jednak nie możemy zrozumieć, dlaczego, zauważając brak działań rządu w kierunku wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej z 2014 roku /45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylające dyrektywę z 2009 roku, w szczególności zapisanego wniosku, cytuję. Ponadto stosownie do uregulowań artykułu 13 ustęp 4 powołanej dyrektywy, diagności prowadząc badania zdatności do ruchu drogowego muszą być wolni od jakichkolwiek konfliktów interesów, aby zapewnić państwu członkowskiemu lub właściwemu organowi utrzymanie wysokiego poziomu bezstronności i obiektywności. Projektowane regulacje prawne dotyczące zmiany systemu badań technicznych pojazdów wynikające z obowiązku wdrożenia wspomnianej dyrektywy określone w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 września 2016 roku nie przewidują zmian w zasadach zatrudnienia diagnostów. Koniec cytatu. Nie skutkowały analizą, zaleceniami, a w naszej opinii jest to główną przyczyną tak złych wyników kontroli. Dlaczego, pytam? Nie analizowano zmian, które powinny być wprowadzone w prawie polskim po analizie wyników kontroli z 2009 roku, bo naszym zdaniem przyczyniono się do odwrotnej wręcz sytuacji. Chcemy nadmienić, że informacje te są wskazywane z informacji z kontroli NIK. Na przykład spadek podpisanych porozumień przez starostów z dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie kontroli o 50%. Nikogo to nie zdziwiło, choć tendencję wzrostową można zauważyć do 2014 roku. Jednak Transportowy Dozór Techniczny, wprowadzając w 2014 roku opłatę od jednej kontrolowanej SKP w ramach porozumienia, doprowadził do rezygnacji z pomocy kontroli przez starostów o wspomniane już 50%. Jest też informacja o wzroście ilości przystępujących osób do egzaminu na diagnostę samochodowego o 100%. Nikt nie zainteresował się, że w tym roku na wniosek i za zgodą Ministerstwa Transportu Transportowy Dozór Techniczny sam zrezygnował z weryfikacji wymogów dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej w odniesieniu do kandydatów na diagnostów samochodowych, którzy podchodzą do egzaminów państwowych. Skutkiem czego kandydaci dopuszczeni do egzaminu państwowego na diagnostę samochodowego nie są weryfikowani przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie wymaganym przepisami. Jest co najmniej dziwne, że każdy bez wykształcenia i praktyki może podejść do egzaminu. Należy wspomnieć jeszcze o jednym dokumencie, który także przy analizie przyczyn takiej sytuacji nie został, a powinien być uwzględniony w trakcie formułowania wniosków pokontrolnych. A mianowicie wyniki prac grupy roboczej, który to dokument powstał w kwietniu 2013 roku. Na temat strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawy ich jakości. Chcemy też zapytać pana prezesa Kwiatkowskiego, dlaczego NIK odnosi się do projektu prawa o ruchu drogowym, który został skrytykowany tak przez organy państwowe, jak i stronę publiczną. W związku z powyższym zadaję kolejne pytanie. Czy rozwiązania przyjęte, mające na celu tylko restrykcyjne podejście do diagnostów, rozwiążą nieprawidłowości zawarte w informacji o kontroli NIK? Konkludując, należy podkreślić, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych w wielu punktach opublikowanej informacji dotyczącej wyników przeprowadzonej przez NIK kontroli w kwestii dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego wyraża również swoją dezaprobatę do stwierdzonych nieprawidłowości oraz konieczności podjęcia zmian. Jednak zmian mających w sposób realny i wymierny poprawić system badań technicznych pojazdów i dopuszczenia ich do ruchu. Jednakże jako źródło wskazujemy brak jasnych i klarownych regulacji prawnych w
jak i przyszłym systemie prawnym, a mogących mieć istotny wpływ na zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednego z elementów bezpieczeństwa państwa. Również w opieszałości wdrażania prac legislacyjnych związanych z implementacją dyrektyw unijnych do prawodawstwa polskiego. Implementacji nie w pełnym zakresie, to znaczy pomijanie ważnych z punktu widzenia środowisków diagnostów samochodowych zapisów, jak i ignorowanie podmiotów strony społecznej. Z ubolewaniem należy podkreślić, że władze ustawodawcze w kwestii implementacji przepisów unijnych do prawodawstwa polskiego wykazywały i wykazują nadal ociężałość w działaniu. Już od 13 lat. Jak również ignorowanie uwag zgłaszanych przez przedstawicieli środowisk związanych z systemem badań technicznych pojazdów w ramach szeroko zakrojonych konsultacji społecznych oraz brak współpracy z organizacjami związanymi z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, co zdaniem stowarzyszenia przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i w wielu przypadkach wyeliminowało rażące błędy w obowiązujących, jak i projektowanych przepisach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na zakończenie chcę przytoczyć jeszcze raz zapis preambuły wprowadzanej dyrektywy. Przeprowadzając badania zdatności do ruchu drogowego, diagności powinni działać niezależnie, a na ich ocenę nie powinny mieć wpływ konflikty interesów, w tym konflikty interesów o charakterze ekonomicznym czy personalnym. Wynagrodzenie diagnostów nie powinno być zatem bezpośrednio związane z wynikami badań zdatności do ruchu drogowego. Państwo członkowskie powinno mieć możliwość określania wymogów dotyczących rozdziału działalności lub upoważnienia podmiotu prywatnego do wykonywania zarówno badań zdatności do ruchu drogowego, jak i napraw pojazdu, nawet w odniesieniu do tego samego pojazdu, w przypadkach, gdy organ nadzorczy ustalił w sposób zadowalający, że utrzymano wysoki poziom obiektywności. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję. Są następne zgłoszenia. Bardzo proszę, pan prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Łuczak. Panie przewodniczący, panie, panowie posłowie, panie prezesie Stowarzyszenia Diagnostów. Nie wiem, czy w imieniu, zwracał się pan do prezesa Kwiatkowskiego, czy mam prawo w imieniu prezesa wypowiadać się, ale ustosunkuję się do tych ogólnych pańskich zarzutów. Jeżeli czyta się informacje, to dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego, ale cel kontroli, pan wyraźnie ma główny cel kontroli, napisany celem kontroli jest ocena prawidłowości i skuteczności działań starosty jako organu dopuszczającego pojazdy do ruchu drogowego. I taki był zakres naszej kontroli. I w tym zakresie się wypowiadamy. I szanowni państwo, żeby nie było obiekcji, Najwyższa Izba Kontroli prowadzi badanie, kontrolę i stwierdza stan faktyczny. I na bazie tego stanu faktycznego podaje wnioski, ewentualnie nie zajmuje stanowiska, pozostawiając decyzję organom do tego upoważnionym. I proszę nie odnosić się do nas, że myśmy zrobili, czy występujemy, czy dlaczego się ustosunkowujemy. Taki jest nasz obowiązek i takie czynności wykonujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę. Tak, pan. Panie przewodniczący, szanowna komisjo, panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo. Jan Urbanowicz, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Ponieważ zostałem wywołany tutaj do tablicy, to chciałbym powiedzieć wyraźnie, że w tej wypowiedzi było dużo nieprawidłowości, które nie mają pokrycia w aktach prawnych. Chciałbym wyraźnie stwierdzić, że Transportowy Dozór Techniczny działa na podstawie i w granicach prawa, co jest zgodne z artykułem 7 Konstytucji, w związku z artykułem 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i wszystkich aktów prawnych, na podstawie których Transportowy Dozór Techniczny działa. Ja rozumiem, że my byśmy również chcieli mieć większe może możliwości w zakresie bezpieczeństwa, ale mamy
możliwość, tylko działania w zakresie aktów prawnych, w których my możemy się poruszać. Na podstawie aktów prawnych obowiązujących w chwili obecnej transportowy dozór techniczny, jeśli chodzi o to wszystko, co było poruszone przez pana prezesa związku, mamy tylko dwie czynności do wykonania. To jest przeprowadzenie egzaminów na diagnostów, co wykonujemy zgodnie z ustawą i stosownym rozporządzeniem w tym zakresie. Chciałbym sprostować, że nigdy nie mieliśmy uprawnień do weryfikacji kwalifikacji tych, którzy przystępują do egzaminów. Był taka możliwość do 14 roku w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu, że żądaliśmy oświadczeń, natomiast o wykształceniu składał ten kandydat na diagnostę lub diagnosta rozszerzający oświadczenie, że ma on stosowne kwalifikacje. Natomiast to nie było oparte o żadne akty prawne, czyli ustawę, i to było, zostało wykreślone z tego względu, że nie miało podstaw prawnych do żądania takich dokumentów. Natomiast sprawdzenie kwalifikacji oprócz tych, które mówią o zdanym egzaminie, leży w gestii starosty, który wpisuje go do rejestru. Następna sprawa dotycząca kontroli, które my wykonujemy razem ze starostwami. Takie kontrole są wykonywane wspólnie lub samodzielnie wykonujemy, ale na podstawie porozumienia ze starostwem. Rzeczywiście do 2014 roku wykonywane one były bezpłatnie, natomiast przez 10 lat było wykonywane to w celu takim, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach i starostów, pracowników starostwa przygotować do tego, jakie wymagania są i jaki zakres tej kontroli powinien być. Przez 10 lat funkcjonowania takich kontroli darmowych doszliśmy do wniosku, że no jednak najwyższa pora, żeby jednak ponosząc koszty dojazdu, koszty pracy inspektorów, żeby za to pobierać no skromne chociaż wynagrodzenia. Nie jest to prawdą tak, że te kontrole tak diametralnie spadły. Rzeczywiście w 15 spadły, bo w 14 roku takich porozumień było 165 obejmujących 2055 stacji. W 2015 spadły do 88 porozumień i 1002 stacje były kontrolowane. Natomiast już w 16 tych porozumień mieliśmy 100 i 1103 stacje były kontrolowane. W tym roku też nawet wczoraj podpisywałem kilka takich porozumień, także jest to wykonywane. Następna sprawa, co transportowy dozór techniczny wykonuje, to wykonuje sprawdzenia wyposażenia i warunków lokalowych raz na 5 lat. W związku z tym nie ma możliwości permanentnej kontroli wyposażenia i stacji kontroli pojazdów. Wiadomo, te przyrządy są eksploatowane, one są również, muszą być, podlegać odpowiednim sprawdzeniom i my mamy tylko możliwość raz na 5 lat lub w czasie kontroli. Nie wykonujemy żadnych certyfikacji, jak tu było powiedziane, stacji kontroli pojazdów. Natomiast jeszcze chciałbym tylko przekazać taką informację, że badania te negatywne pojazdów, spotykamy się też z takimi sytuacjami, że dopiero są w czasie naszej kontroli albo wspólnej, albo samodzielnej. Wtedy dopiero mamy do czynienia, że jakiś pojazd nie spełnia wymagań i jest negatywne badanie. Wcześniej w okresie kontroli takich negatywnych badań w ogóle nie było. Także ja jestem do dyspozycji, jeżeli coś jeszcze, to proszę o pytania. Także w krótkich słowach chciałem trochę zaprotestować tym stwierdzeniom, które tutaj padły. Dziękuję. Tak, dziękuję panu bardzo. Pani się zgłaszała, tak? Proszę uprzejmie. I później następny będzie Wanek.
Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo. Moje nazwisko Małgorzata Kaniewska. Jestem dyrektorem Wydziału Komunikacji Starostwa w Poznaniu, a jednocześnie szefuję dużej organizacji Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Szefów Wydziałów Komunikacji. Ja przysłuchiwałam się z uwagą wystąpieniu mojego przedmówcy, przedstawicielowi Stowarzyszenia Środowiska Diagnostów. Ja rozumiem emocje. Rzeczywiście kolega popełnił kilka błędów, myślę wynikających ze stopnia emocji. Natomiast no, nie mogę odmówić mu słuszności w kilku miejscach. Nie zajmę państwu dużo czasu, natomiast chciałam zwrócić uwagę na kilka elementów, które powinny w całej sprawie chociaż być wypowiedziane. Ta kontrola NIK-owska, tak potworna w swoim wydźwięku, dotyczyła, proszę państwa, niewielkiej części starostw. My, to nie może być reprezentatywna próbka, nie powinna być. Gdyby nie, proszę państwa, ten wcześniejszy protokół z kontroli NIK-u z 2009 roku bodajże. Ja zabrałam ze sobą też ten protokół. Czytałam go w pociągu, jadąc z Poznania jeszcze raz, zakreślałam pewne rzeczy i rzeczywiście trudno się oprzeć wrażeniu, że obydwa te protokoły, jest to przerażające, że dzieli taka przestrzeń czasowa, z którą nic nie zrobiono. Kiedy się czyta ustalenia, wyniki, prośby i dociekania i oczekiwania Najwyższej Izby Kontroli, jeden i drugi protokół właściwie można by nałożyć na siebie. Niestety zawiodła strona rządowa i to bardzo mocno. My wiele razy mówiliśmy i wskazywaliśmy na bardzo złe narzędzia, a w zasadzie ich brak. Jak można sprawować nadzór, kiedy się nie ma narzędzi? Państwo posłowie doskonale wiecie, o czym ja mówię. Narzędzia prawne muszą być niejednoznaczne, jednoznaczne w swoim wydźwięku. Muszą regulować podstawowe kwestie chociażby. Niestety my przez wiele lat mieliśmy do dyspozycji narzędzia, z którymi niewiele można było zrobić. O czym ja mówię? Podam przykład. Państwo w protokole z kontroli NIK-u, ja bardzo proszę o chwilę uwagi, dlatego że reprezentuję środowisko starostów, którzy wykonywali ten nadzór i my naprawdę staraliśmy się pracować jak najlepiej, ale w granicach i na bazie i przy wykorzystaniu środków, którymi dysponowaliśmy. Bardzo mnie osobiście zabolało, że w protokole z kontroli NIK-u są zawarte zdania, wnioski oparte o pewność, która znikąd przecież nie mogła wynikać, jak tylko z sugestii kontrolującego. Bo przecież jeżeli z przepisów wykonawczych nie wynika jednoznacznie, jakie wykształcenie musi mieć pracownik Wydziału Komunikacji, który wykonuje zadania związane z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, to nie można kpić z tego, że jest to cieśla, murarz czy kto inny. Przecież wśród kontrolujących, kontrolerów NIK-u są poloniści i wiele innych zawodów. I niestety tak to wygląda. Stąd argument, że to źle pracowali urzędnicy, bo nie mieli właściwego wykształcenia, nie może być argumentem, a przynajmniej tak nadużywanym, tak? Bo to się słyszy w bardzo wielu miejscach. Ja chcę powiedzieć, że z transportowym dozorem technicznym nam się pracuje bardzo dobrze. Z dyrektorem transportowego dozoru technicznego współpracę mamy od wielu lat zacieśnioną.
My na nią nie narzekamy. Myślę, że transportowy dozór techniczny też nie. Razem dla środowiska zrobiliśmy bardzo wiele. Rozumiemy, że potrzeba zmian, ale bardzo prosimy jako dotychczasowy organ nadzoru, żeby nie wieszać na nas całkowitej odpowiedzialności za ten stan rzeczy. Ja chcę powiedzieć na końcu tylko jeszcze jedno, że protokół z kontroli zawsze ma to do siebie, że po to się robi kontrolę, żeby pokazać słabe punkty i móc naprawić stan rzeczy. Ja mam jeszcze jeden protokół z kontroli NIK-u. Jest to protokół z kontroli NIK-u przeprowadzony był z transportowego dozoru technicznego. Lektura tego protokołu, kiedy się czyta go bez emocji i bez tego kontekstu dzisiejszego, może być również zatrważająca. Tutaj też z tego protokołu kontrolujący i ten raport pokazuje, że w tej jednostce również stwierdzono bardzo wiele uchybień związanych z realizacją swoich podstawowych zadań. W związku z tym proszę, żebyście Państwo ten głos potraktowali tak, jak o to prosiłam, jako wnoszący element obrony, tak, dotychczasowego organu nadzoru, że musiał on pracować, nie mając innego wyjścia, przy pomocy i na bazie stanu prawnego, z którym miał do czynienia. Nie będę Państwu więcej czasu zabierała. Dziękuję za uwagę. Bardzo Pani dziękuję za wyjaśnienia i znowu ad vocem Pan Prezes, proszę bardzo. Pani Dyrektor, powiem tak. Akurat tak się dziwnie składa, że ja zanim zostałem posłem, potem wiceprezesem NIK-u, byłem starostą, ale wcześniej byłem diagnostą. Ja tą problematykę znam. Ja byłem tym starostą, który tworzył powiaty i organizował to. My nie mówimy, nie zarzucamy, że tam jest murarz. My wskazujemy, że tam są różne zawody, ale wskazujemy również bardzo mocno, pani dyrektor, że nie zagwarantowano dedykowanych szkoleń dla tych ludzi. Dlatego bardzo płytki nadzór sprawowany przez starostów spowodował taką sytuację, a nie inną. Dziś zamiast przerzucać się argumentami, kto jest winien, moim zdaniem powinniśmy, szanowni państwo, Sejm, również rząd i wszystkie organizacje powinien się zastanowić, jak ten problem załatwić. Bo przepisy prawa, gdyby były stosowane, z wyjątkiem tego zastrzeżenia, co napisał nam pan Witek, że dobro klienta jest ważniejsze, no to przepraszam bardzo. Jeżeli stosujemy przepisy prawa, które nas obowiązują, nie byłoby takich przypadków. Tak, postęp jest i musimy nadążać za nim i trzeba po prostu myśleć o tym, jak rozwiązać problematykę. A tu jest takie, dziś państwo mówicie tak, bo nikt przedłożył, bo rząd nie zrobił, bo kto ma to zrobić? Nie. Ja powiem tak, jako ten, który był doświadczył tego, kiedy organizował te struktury, bo organizowałem w swoim powiecie. Ja nie mam problemów, bo nawet próbowałem normalnie sprawdzić, jak jest naprawdę u mnie to, co zostawiłem. Nie ma żadnego problemu. Stacje funkcjonują i powiem tak, i w wielu powiatach tak samo jest. Te powiaty, które żeśmy sprawdzili, to jest 21, w 2009 roku nie pamiętam liczby. 86. 86 i w tym 21. Jest to jakiś wymiar, w sumie 1/4. Ale trzeba to powiedzieć sobie wyraźnie. To człowiek decyduje. Zdajmy sobie z tego sprawę i przestańmy opowiadać, że przepisy są nieżyciowe. Życiowe podejście do problematyki byłoby całkiem inne. Ale jeżeli stwierdzamy, bo my stwierdzamy, szanowni państwo, przy tej okazji, że badaliśmy nadzór starosty, stwierdzamy, że wyjeżdża ze stacji diagnostycznej pojazd, który nie był w ogóle badany. To kto jest winien? Urządzenia starosta czy diagnosta? Tak, panie prezesie, bardzo dziękuję za tę dyskusję. My oczywiście tu analizujemy w Komisji Infrastruktury cały szereg zagadnień związanych
z tak zwaną decentralizacją władzy i z tym wszystkim, co się dzieje na obszarze kompetencyjnym gmin, powiatów, województw, można się zastanowić nad wieloma aspektami funkcjonowania starostw, na przykład też w kontekście nadzoru nad szkołami nauki jazdy. Też tu mamy swoje spostrzeżenia w tym aspekcie. Niestety bywa tak, powiem może coś bardzo niepopularnego, że dosyć często władza lokalna jest klientem swoich wyborców i po prostu do tego dochodzi, że są takie niechlujności, jakie są. Rzeczywiście przepisy to jedno, kompetencje to drugie, środki to trzecie, a rzetelne wykonywanie, powiedzmy rozumne wykonywanie zadań to chyba najbardziej właściwa postawa, jaką powinniśmy przyjmować w różnego rodzaju działaniach. Nie chciałbym rozszerzać tej dyskusji, bo chyba będą następne głosy. Proszę bardzo, czyli koncentrujemy się dalej na zadanym temacie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Adam Małyszko, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów. Szanowny panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Reprezentuję branżę osób, które zajmują się pojazdem o kończącym życiu technicznym, czyli tu już badanie nie jest potrzebne. Natomiast chcę stwierdzić i potwierdzić, że większość tez zawartych w raporcie to tezy słuszne. Mówię w raporcie NIK-u, dlatego że do nas często przyjeżdżają pojazdy, które tydzień, dwa tygodnie wcześniej mają przegląd techniczny, a stan ich jest taki, jaki jest. No nie nadaje się do dalszej jazdy. Często też zdarzają się błędy diagnostów podczas kontroli samych dokumentów. Nie ma na przykład masy własnej, numer WIN jest pomylony, czeskie błędy. No my wystawiamy zaświadczenie, kasujemy dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, kartę pojazdu. W związku z tym musimy, podobnie jak Wydziały Komunikacji, dokładnie sprawdzić te dane. No i błędy diagnostów są duże i to potwierdza też raport. Natomiast co do dodatkowego tematu, który przedstawił NIK w dniu dzisiejszym i na poprzednim spotkaniu odnośnie starego parku samochodów. Otóż chciałbym powiedzieć, że mamy dwie odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i ministra cyfryzacji, ponieważ teraz nadzoruję CEPiK-iem. Otóż w 2015 roku pojazdów, które nie miały badań technicznych, było 14,5 miliona. Na 30 zarejestrowanych milionów. To jest prawie połowa. 12,5 miliona nie miało ubezpieczeń. Czy ktoś zrobi z tym w końcu porządek? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że większość tych samochodów, około 700 tysięcy rocznie, demontowanych jest w szarej strefie. Stąd się bierze też i smog, dlatego że w szarej strefie wszystkie te odpady, które są w pojeździe, pianki, oleje, tekstylia są spalane w piecach, ponieważ to kosztuje. W związku z tym szara strefa przyczynia się do tego smogu, o którym ostatnio również NIK mówi. Także bardzo raz jeszcze proszę o zweryfikowanie danych i uporządkowanie przepływu informacji w CEPiK-u. 14,5 miliona pojazdów nie posiada badań. Natomiast średni wiek pojazdów wcale nie jest taki duży, jak to dzisiaj też było przedstawiane w Polsce. Jeżeli dane są z Eurostatu, a Eurostat bazuje na naszym CEPiK-u i tam mamy 14 milionów pojazdów nieistniejących, no to wiadomym jest, że średni wiek pojazdu wynosi 19 lat. Natomiast w odpowiedzi pana ministra to średni wiek pojazdów posiadających ważne badania techniczne wynosi lat 13. Średni wiek pojazdów średnio wprowadzonych na polski rynek jest to 6,6 lat, a nie tak stary, jak przedstawiają dane. W związku z tym, jeżeli raport NIK-u ma być rzetelny, to musi ująć te wszystkie błędy, które są w CEPiK-u, bo bez tego no, idzie w świat informacja i w mediach podajemy, że mamy bardzo stary park samochodów. Uporządkowanie CEPiK-ów uzdrowi w dużej mierze niektóre problemy, które dzisiaj są tu poruszane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Maciej Szymajda, ja reprezentuję Stowarzyszenie Komisów.pl, czyli firmy wprowadzające na polski rynek używane samochody z zagranicy. Zapoznaliśmy się z raportem i generalnie z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli zgadzamy się. My również widzimy potrzebę uszczelnienia systemu przeglądów technicznych w Polsce. Po tym raporcie pojawiła się na stronie NIK-u nieszczęsna taka informacja, z którą się nie zgadzamy, która nam bardzo nie odpowiada, ponieważ no nie odzwierciedla stanu faktycznego. 4 kwietnia na stronie NIK-u pojawiła się informacja o tym, że zły stan techniczny pojazdów jest jednoznacznie wiązany z rosnącym importem samochodów używanych.
Informacje te zostały powielone w mediach, mimo tego, że sam raport nas jako importerów używanych w ogóle nie dotyczył. Zostaliśmy przedstawieni w bardzo złym świetle i te informacje zostały powielone w wielu mediach. Fakty wyglądają inaczej. Większość aut sprowadzonych do Polski pochodzi z rynku niemieckiego, gdzie badania techniczne są dokładniejsze niż w Polsce. Widać to po ilości ujawnionych badań, tak jak tutaj panowie już przedstawiali, po ilości usterek ujawnionych podczas badań. W Niemczech jest 48% pojazdów posiada usterki, w Polsce prawie żaden. Dlatego uważamy, że auta sprowadzone z zagranicy są w zdecydowanie lepszej kondycji niż samochody, które są odsprzedawane w Polsce. Poza tym import samochodów używanych w kwietniu bieżącego roku spadł prawie 13%, a od początku 2017 roku o 8%, porównując do 2016 roku, z którego pochodzi raport. Średni wiek importowanych pojazdów w tym roku to jest 11 lat i 5 miesięcy, a w rekordowym grudniu w tamtym roku, gdzie te dane wszystkie były zachwiane przez zamieszanie z akcyzą, wynosił 12 ponad lat. Jak widać, sprowadzamy mniej samochodów, ale są one nowsze. Samochody, które sprowadzamy, są o blisko 3 lata młodsze niż te, które są przerejestrowywane, czyli sprzedawane na rynku wewnętrznym w Polsce. Jednocześnie sprzedaż nowych samochodów rośnie nieprzerwanie od ponad 2 lat. Od początku roku 2017 zarejestrowano 165 tysięcy nowych aut, co oznacza wzrost o 18,8% w stosunku do 4 pierwszych miesięcy zeszłego roku. W związku z powyższym park samochodów w Polsce odmładza się cały czas. Żeby generalnie rozmawiać o wieku pojazdów i o tym wszystkim, tym strasznym stanie tych pojazdów w Polsce, to najpierw trzeba uporządkować to, co pan Adam Małyszko mówił, CEPiK, ponieważ według nas wiek średni pojazdów w Polsce, które poruszają się po drogach, nie te, które są zarejestrowane, jest zdecydowanie niższy niż to, co jest generalnie podawane we wszystkich statystykach. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. To bardzo proszę, w ramach ad vocem. Żeby nie było niezrozumienia, w naszym artykule jest wyraźnie napisane. My nie stwierdzamy, że ma to wpływ, sprzyja temu rosnący import starszych samochodów. I nikt mi, szanowni państwo, z was nie wmówi, że samochód nowy jest mniej sprawny od używanego. Ja nie kwestionuję. My żeśmy napisali, że sprzyja. Z ten wiekiem nie będę z wami dyskutował. Piszemy 12 lat, mówicie 11,5. Jak już o pół roku wam chodzi, zgodzimy się wam na te 11,5. Ale stwierdzenie nasze jest, że jest 12 lat i tego będziemy się trzymali. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan minister Schmidt zabiera głos, pewnie już w ramach jakby pewnej końcowej dyskusji czy jakichś wniosków, proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, też dziękuję panu przewodniczącemu Żmijanowi, że wcześniej już też zaznaczył o potrzebie wypowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w tej sprawie. Bo rzeczywiście to jest rzecz, którą dzisiaj dyskutujemy, kontrola sprawności, kontrola stanu technicznego pojazdów jest rzeczą niezmiernie istotną. I tu już pojawia się pierwszy problem, ile rzeczywiście mamy pojazdów w Polsce, bo tutaj faktem jest i to absolutnie trzeba to potwierdzić, że system CEPiK absolutnie nie daje nam wiarygodnych informacji na temat ilości pojazdów czy innych informacji, które powinny się w nim znajdować. No też przypomnę, że jednym z pierwszych działań nowego Sejmu, nowego rządu to było przełożenie terminu wejścia w życie ustawy o CEPiK 2, gdyż no, po prostu zgodnie z wcześniejszą ustawą przyjętą jeszcze w roku bodaj 2012 jeszcze po prostu ten system nie działał i wiadomo było, że nie zadziała zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie. W tej chwili prace się toczą. Ministerstwo Cyfryzacji, jeżeli chodzi o CEPiK, pracuje bardzo intensywnie też razem z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa czy z innymi ministerstwami, które współuczestniczą w tworzeniu ustawy, a tak naprawdę może nie tyle ustawy, co tak naprawdę, żeby zagwarantować funkcjonowanie całego systemu zgodnie z tymi celami, które są postawione w ustawie, gdyż one generalnie się nie zmienią. Chodzi też tak naprawdę o wykonalność i realizację tej ustawy. I teraz, bo to też jest bardzo ważny termin,
wejścia w życie CEPiK-u, to jest 2 października 2018 rok, czyli w przyszłym roku w pełnym wymiarze, natomiast w czerwcu tego roku ma zacząć funkcjonować wersja ograniczona. Miejmy nadzieję, że te terminy będą dotrzymane i wtedy rzeczywiście nasza dyskusja na temat stanu pojazdu, wieku pojazdów, no, będzie pełniejsza, będzie prawdziwa. To też nie nastąpi z tygodnia na tydzień, gdyż całe przeniesienie danych jest urealnienie, no to musi trochę potrwać. Więc w każdym razie, jeżeli CEPiK jako taki zacznie funkcjonować, no to będziemy coraz bliżsi jakby rzetelnej dyskusji na temat motoryzacji, polskiej motoryzacji tak naprawdę, bo chyba tak w ten sposób można powiedzieć, jego stanu, wieku pojazdów i tak dalej, szeregu cech, które opisują stan tego rynku. Ale proszę Państwa, przechodząc do badań tutaj i raportu NIK-u, jak również problemu, który został w tym raporcie poruszony. Otóż, Szanowni Państwo, to też jest tak, że ten rynek, bo też warto o tym mówić, w jakim wymiarze finansowym rozmawiamy. Rynek badań to szacujemy na około 2 miliardy złotych rocznie, więc to jest też wcale pod względem gospodarczym wcale niemały rynek, niemały zakres działalności gospodarczej i też to też jest jednym z aspektów, które nas skłania do podejmowania regulacji. Regulacji, która też wynika z rozstrzygnięć Unii Europejskiej, z dyrektywy 45/2014. I teraz już przechodząc może do sedna, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowuje, jest na ostatnim etapie przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw, który się znajduje w toku uzgodnień międzyresortowych, a zatem już to jest jeden z ostatnich etapów. Chcemy go, można powiedzieć, lada dzień wysłać już do dalszych prac i mam nadzieję, że w miarę szybko trafi on tutaj też pod obrady Wysokiej Izby i tym samym do tej Komisji Infrastruktury i Budownictwa i będziemy mogli już dyskutować również o tych wszystkich szczegółach, może nie tylko szczegółach, ale też i pewnych ważnych obszarach ustawy, ważnych obszarach regulacji, które muszą być tutaj ujęte. My swój projekt przedstawimy, zaraz powiem kilka zdań na temat tego, w jaki zakres jest tego projektu, a potem no, praca już tutaj w komisji, czy pewnie w podkomisji, bo to będzie dosyć spory projekt i by się wymagał dosyć sporej dyskusji, debaty, sądząc również dziś po jakby różnych głosach z różnych stron i to ustawa będzie musiała po prostu uwzględnić, abyśmy odpowiedzieli również na te wszystkie pytania, które tutaj padały, aby system kontroli pojazdów był po prostu skuteczny. To jednym słowem, żeby był po prostu skuteczny. Co przewiduje przedmiotowy projekt, reguluje całokształt zagadnień związanych z badaniami technicznymi, począwszy od wymagań dla kandydatów, dla diagnostów, zasad ich dopuszczania do zawodu diagnosty, systemu szkolenia, dopuszczania stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad ich działalnością. W projektowanym projekcie przewiduje się przeniesienie dotychczasowych kompetencji starostów i powierzenie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu, kompetencji organu odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie systemu badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Wiąże się to z przeniesieniem na dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, wydawaniem uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzeniem centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzonych stacje kontroli pojazdów oraz diagnostów. I tak podsumowując, zawarte w procedowanym projekcie propozycje wychodzą naprzeciw wnioskom zawartym w raporcie NIK i tu myślę, że też nie tylko w raporcie NIK, bo jak widzimy z dyskusji, jak słyszeliśmy w dyskusji, znaczna część przynajmniej tych wniosków nie jest kwestionowana, jest dyskusja, jest debata i myślę, że niedługo będziemy mogli już rozmawiać na bazie konkretnego projektu, konkretnych propozycji legislacyjnych, z których powstanie taki projekt, taka ustawa, która te cele, o których tutaj wszyscy mówimy, zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach będzie i skutecznej kontroli jakości pojazdów będzie realizowała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Czy ktoś z państwa jeszcze do wszystkich tych wypowiedzi, które miały tu miejsce, tak chciał się odnieść? Bardzo proszę, pan przewodniczący Żmijan. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim państwa, którzy tutaj bardzo aktywnie braliście udział w tej dyskusji. Rzeczywiście, problem bardzo ważny, o
bardzo dużym ciężarze gatunkowym, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo na polskich drogach. Ale słuchając Państwa, naprawdę trudno nie odnieść wrażenia, że te racje albo problem, on gdzieś, on nie jest w jednym miejscu, tak jak słuchałem tutaj Państwa. To nie jest kwestia, że zawinił starosta albo diagności nieuczciwi i tak dalej, i tak dalej. Jest problem nadzoru. Pewnie ci, którzy artykułowali, że także kamyk jest w naszym ogródku, mówiąc w naszym, po stronie legislacji, czyli Komisji Infrastruktury i posłów, bo pewnie trzeba by było prawo w tym zakresie poprawić. Jest inicjatywa, tutaj pan minister już zapowiedział. Ale warto w tym miejscu, ponieważ jakby zasadniczy kierunek został określony, warto sobie zadać to pytanie, to najdalej idące, bo proszę zauważyć, dotychczas nadzór nad stacjami kontroli pojazdów spełniają starostowie. Władza, jeden ze szczebli samorządu w Polsce, samorządu terytorialnego w Polsce, tego samorządu, który wykonuje wiele zadań w imieniu rządu, zadań, które są powierzane przez rząd. Bo i to jest zrozumiałe, mamy system rządowo-samorządowy w Polsce. Moje pytanie i tutaj do pana ministra, do resortu, czy przeniesienie tej kompetencji z samorządu do jednostki de facto rządowej, czy nie jest, czy to jest najlepsze rozwiązanie? W moim przekonaniu im więcej władzy w samorządach, władzy zdecentralizowanej, tym lepiej. Czy nie lepiej pójść w kierunku poprawy egzekucji tego prawa, skoordynowania działania, bo było mi sympatycznie słuchać, kiedy przedstawicielka starostów i przedstawiciel, szef Transportowego Dozoru Technicznego mówi, że dobrze współpracują. Jeżeli to prawda, jeżeli to są prawdziwe opinie, no to trzeba właściwie zdiagnozować, właściwie dokonać właściwej analizy, gdzie tkwią te problemy, które należy usunąć, bo rzeczywiście no, nie może tak być, tak jak tutaj stwierdzają Państwo, że wyjechał samochód z uaktualnioną czy potwierdzonym badaniem, który de facto nie był na stanowisku badania. No oczywiście jest to po prostu nie do zaakceptowania w żaden sposób. Niemniej jednak oczywiście Najwyższa Izba Kontroli wykonała zadanie, jak zawsze stara się najlepiej, pokazując stan rzeczy. Dla mnie problemem zasadniczym jest to, bo przeniesienie czy ograniczanie kompetencji tego bardzo ważnego szczebla samorządu terytorialnego, jakim jest niewątpliwie poziom powiatowy, starost, w moim przekonaniu nie jest dobrym kierunkiem, bo w gruncie rzeczy ograniczamy samorządność, prowadzimy czy wchodzimy na ścieżkę centralizowania władzy, a chlubimy się, za to nas podziwia świat, kiedy dokonaliśmy transformacji ustrojowej, wprowadzając system rządowo-samorządowy i chwalimy się i chlubimy się, że ta reforma z tych wielu reform, które wprowadziliśmy po 1989 roku, najlepiej nam się udała. Wolałbym, żebyśmy chołbili to, co nam się dobrze
udało w Polsce zrobić, poprawiać, jeżeli jest coś do poprawienia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem. Tak, proszę panie panowie posłowie, szanowni państwo. Panie przewodniczący, my stawiamy wniosek, który pan minister powiedział swoje zdanie. My proponujemy rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązania prawnego stanowiące podstawę utworzenia i funkcjonowania organu nadzoru i koordynacyjnego działania starostów w zakresie nadawania uprawnień diagnosty, udzielania przedsiębiorcom uprawnień do prowadzenia stacji do pojazdów oraz nadzoru nad tymi stacjami. My chcemy wspomóż starostów, nasz wniosek idzie w tym kierunku, wspomożenie, żeby był nadzór, bo bez tego nadzoru nie można, bo wiadoma sprawa, co wynikło z kontroli. Dlatego, panie pośle Żmijan, my tak daleko nie idziemy, a parlament ma swoje prawa. Ja to wiem. Nie, ja nic takiego nie powiedziałem. Przepraszam, panie przewodniczący, mogę jedno zdanie? Ja nic takiego nie powiedziałem. Ja skierowałem słowa do wystąpienia pana ministra, bo pan minister zasadniczy kierunek wskazał w tym projekcie. Ja tylko i wyłącznie odniosłem się do tej wypowiedzi. Nie śmiałbym, panie prezesie, absolutnie podważać. Jestem zawsze pod wrażeniem rzetelnych raportów i właściwych kontroli przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Nic takiego tutaj, ani nie miałem intencji, bo czasami nie mając intencji można coś właśnie chlapnąć, przepraszam. Wydaje mi się, że tego nie zrobiłem, także dziękuję. Dobrze. Damy radę, dobra. Tak, dziękuję bardzo. Przepraszam, ale z innego ministerstwa był telefon. Pan minister, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, szanowni państwo, ja miałem to szczęście w życiu, że uczestniczyłem we wprowadzaniu reformy administracyjnej w 89 roku, tak? Byłem w trakcie wprowadzania reformy byłem dyrektorem generalnym Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i właśnie odpowiedzialnym za wprowadzanie reformy. Potem zaraz byłem pierwszym marszałkiem województwa, który tą reformę przyjmował od dyrektora generalnego. Takie szczęście mnie w życiu spotkało i przepraszam za ten osobisty taki wtręt, ale dlaczego o tym mówię? Otóż, proszę państwa, gdy była tworzona reforma administracyjna, było takie podstawowe założenie reformy, że następuje podział kompetencji w państwie. Znaczy, samorząd miał odpowiadać generalnie za poziom życia mieszkańców, bardzo szeroko rozumiany, natomiast państwo miało odpowiadać za bezpieczeństwo. Zabezpieczeństwo obywateli. No, z takiej ogólnej zasady wynikałoby, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, to jednak powinna być to kompetencja państwa. Oczywiście inaczej to się potoczyło, no niemniej jednak jest to troszeczkę spór taki już może nie tyle filozoficzny, co doktrynalny, tak? Doktrynalny, który mówi o pewnej, jak ma być zbudowane państwo. Znaczy, myślę, że tu jeżeli te kompetencje zostaną przesunięte, mówię o nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów do administracji rządowej, to nie będzie ani zaprzeczenie idei, całej idei samorządowej, ani tak naprawdę tego szczegółu, który, bo to jest jakiś tam niewielki szczegół w życiu gospodarczym, społecznym Polski, ale niezmiernie istotny właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Myślę, że tutaj nie będzie mogło się spotkać z zarzutem, że to są starostwa są pozbawiane jakichś istotnych dla życia mieszkańców kompetencji, tylko wręcz przeciwnie, będą mogły się koncentrować na tych zadaniach, które rzeczywiście bezpośrednio wpływają na poziom życia obywateli, na ich tworzenie warunków życia gospodarczego i dobrobytu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan przewodniczący Polaczek z pytaniem. Czy ja myślę, że tak bym zasygnalizował, nie wiem, czy będzie miał ochotę tutaj też zabrać głos dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, bo myślę, że warto, aby taki raport NIK-u dotykający tej problematyki też bardzo konkretnej, związanej z bezpieczeństwem ruchu i technicznym pojazdów, żeby był jakoś przynajmniej w kilku zdaniach spuentowany. Natomiast ja mam jedno pytanie do pana prezesa NIK-u, jedno do rządu.
Jeszcze takie jedno zdanie generalne na wstępie. No myślę, że konkluzja taka subiektywna z mojej strony, słuchając głosów przedstawicieli środowiska i NIK-u, jest taka, że ta problematyka gdzieś w gruncie rzeczy jest gdzieś, w cudzysłowie, piątą kategorią odśnieżania w zadaniach tych struktur na poziomie powiatowym. Mówię niezależnie tutaj od bardzo też trafnych uwag pani reprezentującej środowisko, bym powiedział, powiatów, bo to jest też nie twierdzę, że to jest umiejscowiony problem w jednym miejscu. Natomiast problematyka jest gdzieś dość daleko i w kontekście tych badań, które prowadził NIK w wybranych starostwach, ja chciałbym tutaj zapytać się tak generalnie pana prezesa, czy państwo również, przygotowując te wnioski, badali to, czy ta problematyka była w ogóle kiedykolwiek prezentowana przez właściwe zarządy na posiedzeniach rad powiatu w ogóle, czy w ogóle ten problem gdzieś publicznie w ogóle zaistniał, że jest jakiś, taki mówiąc eufemistycznie, delikatny problem, że nikt tego nie zauważa. Tutaj były głosy mówiące o tym, iż w skali kraju mamy ileś milionów pojazdów poruszających się bez aktualnych badań technicznych, ileś milionów pojazdów porusza się bez obowiązkowego OC i tak dalej. Także myślę, że tutaj są takie kierunkowe moje wnioski, że to jest, bardzo bym powiedział, zaniedbana działka. Niestety, gdzie tutaj trzeba wskazać się powiat jako ten organ, w którym tego rodzaju problematyka na przykład nigdy nie zaistniała. A tu raport NIK-u badający pewien, że tak powiem, wycinek struktur powiatowych też jest, jakoś bym powiedział, to czegoś tu brakuje po prostu właśnie, jeśli chodzi o jakieś wnioski płynące z środowisk powiatowych, tam gdzie by taka dyskusja się odbyła. Także pytanie generalne jest jedno do NIK-u. Drugie do pana ministra, jeśli mogę prosić, na kanwie tego raportu, czy możecie państwo ewentualnie przekazać komisji taką jakąś informację w kilku zdaniach, kiedy w Polsce wprowadzimy te rozwiązania europejskie, które definiują istotne wady techniczne pojazdów w sytuacji, w której nastąpiło, w cudzysłowie, przekręcenie licznika, bo była taka chyba ponad rok temu też sygnalizacja ze strony chyba ministerstwa, jeśli dobrze pamiętam, tej przygotowywanej dyrektywy europejskiej. Czy państwo ewentualnie rozważali to, aby w jakimś w miarę szybkim czasie uzupełnić to o podstawę tutaj ustawową? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Powoli będziemy zmierzać, jak chodzi o realizację tego punktu, do końca. Jeśli pan minister zechciałby odpowiedzieć, to proszę uprzejmie. Proszę bardzo, może pan dyrektor Bogdan Oleksiak, który bezpośrednio pracuje nad projektem. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie posłowie, szanowni państwo, to znaczy chodzi o to, że my już to uwzględniamy, żeby diagnosta miał obowiązek wpisywania takich danych dotyczące stanu licznika za każdym razem, kiedy bada pojazd. I w momencie funkcjonowania CEPiK-u 2.0 taka dana będzie tam widoczna. Tak, tylko panie dyrektorze, tu właśnie jest, jeśli mogę, jedno zdanie. Właśnie problem polega na tym, co tutaj też zauważyli niektórzy występujący. Chyba nawet sam minister o tym wspomniał. Pytamy po prostu o tą referencyjność danych z CEPiK-u, bo jeśli mamy sytuację taką, w której ten diagnosta wpisuje, bym powiedział, dane po raz pierwszy bez
bym powiedział, no, wyjątkowo skrupulatnego sprawdzenia tego prawidłowości po prostu tego zapisu, no to mamy wprowadzanie w obieg właśnie po raz pierwszy i później kolejny wielu danych, no, które mówiąc wprost mijają się z rzeczywistością i tutaj przyjmuję z dobrą wolą, bo ja o tym wiemy po prostu, że tego rodzaju dane już są wprowadzane, natomiast jest problem właśnie, na który zwrócił uwagę pan minister, referencyjności w ogóle tego zbioru danych i wprowadzania po prostu później CEPiK-u 2, który jak rozumiem od października przyszłego roku miałby zaistnieć. Warto w ogóle kiedyś na ten temat, mówiąc tak dyplomatycznie, kiedyś zrobić wspólne posiedzenie tutaj przynajmniej dwóch komisji administracji spraw wewnętrznych i infrastruktury, żeby w ogóle z wyprzedzeniem się zorientować, co w trawie piszczy. Także dzięki za tą informację. Jeszcze bardzo dziękuję. Przewodniczący, tylko panu ministrowi Polaczkowi odpowiem bardzo krótko. Nie badaliśmy w tym zakresie. Myśmy widzieli to potakiwanie głową w drugą stronę, że nie. Także to... Tak, jeszcze panie dyrektorze, bardzo proszę. Pan dyrektor Instytutu. Panie przewodniczący, szanowni panie i panowie posłowie, panie ministrze. Odpowiadając na pytanie i sugestie pana przewodniczącego Polaczka, chciałem powiedzieć, że Instytut Transportu Samochodowego, jestem dyrektorem, od wielu lat docenia i obserwuje raporty Najwyższej Izby Kontroli. Rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli jest takim organem w wielu aspektach inicjującym problemy. Natomiast nie chciałbym się odnosić do szczegółów tego raportu, natomiast problem jest. Instytut Transportu Samochodowego dostrzega ten problem, dlatego że jesteśmy od wielu lat z tym obszarem związani. Pierwsza stacja kontroli pojazdów powstała w Instytucie w latach 60. Certyfikujemy urządzenia, szkolimy diagnostów, współpracujemy ze stacjami kontroli pojazdów w ramach doradztwa techniczno-prawnego. I rzeczywiście problem jest. Dostrzegamy problem braku koordynacji, bo często jest tak, że duże rozdrobnienie nadzoru powoduje, że różne wydziały komunikacji pochodzą w różny sposób do problemów, a często to są problemy nie tylko techniczne, ale prawne, na przykład niezgodności z dowodem rejestracyjnym, które trzeba wyjaśniać. I tutaj w pełni popieramy stanowisko resortu, że powinna nastąpić centralizacja. Zresztą te wzory, które są proponowane, one są sprawdzone w Europie i ta skuteczność badań technicznych jest zdecydowanie większa. Więc wydaje się, że ten kierunek jest słuszny. Oczywiście można dyskutować co do szczegółów, jak to realizować. Natomiast oczywiście można powiedzieć też na obronę starostw powiatowych, że przynajmniej ja obserwując poszczególne zadania, coraz więcej nowych zadań starostwom powiatowym się dodaje, natomiast nie zawsze się daje narzędzia, nie zawsze daje się środki. Więc też ta ocena byłaby na pewno bardziej obiektywna i te efekty były obiektywne, gdyby rzeczywiście były i narzędzia, i środki. Tak? Więc, ale jest jak jest. Także tak czy inaczej, wydaje się, że w szczegółach można dyskutować, można polemizować, ale kierunek i problem jest wskazany słusznie. Natomiast myślę, że ta ustawa, która trafi niedługo do Sejmu, wiele z tych spraw może rozwiązać, no ale też i na szczęście i na nieszczęście dla dyrektora TDT skupi odpowiedzialność w jednym ręku, tak więc to myślę też jest istotne. A pamiętajmy, że w wydziałach komunikacji też są małe powiaty, gdzie jest jedna stacja kontroli pojazdów i pracownik, który się zajmuje, robi to raz na jakiś czas, a są powiaty, w których tych stacji jest 50, tak, i zajmuje się tym w sposób rutynowy, jego wiedza jest też większa. Myślę, że to uspójnienie, ujednolicenie tego podejścia jest potrzebne. Natomiast oczywiście wszystko będzie zależało od kwestii wykonania tego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Oleksiak jeszcze chciał dodać. Odnosząc się do pytania pana posła Polaczka, że no, zastanawialiśmy się oczywiście, jak zrobić, żeby każdy pojazd i ten stan licznika był weryfikowalny i żeby był aktualny przede wszystkim, żeby był prawdziwy. Dzisiaj rozwiązania zarówno w ustawie o CEPiK, jak i w ustawie Prawo ruchu drogowym właśnie przewidują i ten nasz projekt, który za chwilę będzie przedstawiony
Państwu i będzie dyskutowany, przewiduje, żeby przede wszystkim zachować tą procedurę czyszczącą, czyli żeby CEPiK 2.0 podawał, umożliwiał diagnoście sprawdzenie, jaki był poprzednio wpisany stan licznika i wtedy diagnosta, żeby mógł to weryfikować ze stanem licznika aktualnym. Dzisiaj takiej procedury nie ma. Diagnosta tylko ewentualnie mógł wpisać, ale nie było takiego obowiązku. W związku z tym nie było możliwości weryfikacji takich danych. Dzisiaj, jeżeli taka możliwość będzie, to wtedy będzie możliwość po prostu weryfikacji tych danych i te dane, mamy nadzieję, że będą wpisywane prawdziwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powoli zamykam dyskusję. Pan poseł Mrówczyński, proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak bardzo króciutko, żeby nie zabrać czasu. Cel uświęca środki. To jest stara maksyma i istotna. Po drogach chcemy jeździć bezpieczniej, z równo bardziej sprawnymi pojazdami, jak i po lepszych drogach. Ja uważam, że też kwestia jest tutaj nieomówiona nad bardziej rzetelnym pochyleniem się nad kontrolami czy autami w stacjach diagnostycznych. Bardziej rzetelne pochylenie się jest tutaj istotne. To jest moje zdanie, jak i nie tylko w tej przestrzeni. Natomiast pytanie, czy auto na przykład niedopuszczone do ruchu w X stacji diagnostycznej, o tym już kiedyś mówiłem na Komisji Infrastruktury, za kilka dni czy nawet tego samego dnia zawita do innej stacji diagnostycznej. Tego w systemie nie ma. Uważam, że żebyśmy do tego zmierzać. Zresztą o tym mówią diagności. I do tego, żeby w systemie chociażby też był kilometraż. Jest to bardzo istotne. Wiadomo, to kosztuje. Cyfryzacja się kłania. Ale myślę, że jest to uszczelnienie i na końcu chciałbym wzmocnić głos pana ministra, skoro nie jest tak dobrze, jak powinno być w jednostkach samorządu terytorialnego, w starostwach, to należy się temu bardzo przyjrzeć i być może właśnie pójść w tym kierunku, o którym mówił pan minister. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Było pytanie, no ale myślę, że to pytanie jest oczywiste. Także rozumiemy intencje wypowiedzi pana posła. Jeszcze się zgłasza, proszę bardzo, jedna osoba. Bardzo proszę. Grzegorz Krupa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych. Panie Przewodniczący, Panowie Posłowie, Panie Ministrze. Dużo z gorzkich słów padło na temat pracy diagnostów. Niestety jako przedstawiciele środowiska zgadzamy się. Są w naszym zawodzie czarne owce, ale żeby je wyeliminować, potrzebujemy też współpracy tutaj ze strony państwa. Przede wszystkim duże nadzieje wiążemy właśnie z wprowadzeniem systemu CEPiK 2.0, który spowoduje ewidencję przeprowadzonych badań. Chodzi o to, żeby to, co pan tutaj, pan poseł akurat mnie wyprzedził, chodzi o likwidację tak zwanej turystyki przeglądowej. Chodzi szczególnie o to, że pojazd, który był na stacji kontroli pojazdów uzyskał wynik badania negatywny. Za 2 minuty dosłownie znajduje się na stacji sąsiedniej, gdzie jest przeprowadzane badanie z wynikiem negatywnym, przepraszam, pozytywnym. W ten sposób poprzez analizę nie tylko stanu licznika, ale poprzez analizę tych danych i wprowadzanych do systemu CEPiK 2 organy nadzoru będą mogły weryfikować i eliminować stacje, które w sposób nieprawidłowy przeprowadzają badania, a także tych diagnostów, którzy są, jak już wspomniałem, czarnomowcą. O tym staramy się jako stowarzyszenie wnosić w ramach szeroko pojętych konsultacji publicznych do Ministerstwa do Spraw Transportu od 2013 roku. Kolejną sprawą jest wprowadzanie stanu licznika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie badania technicznego diagnosta wpisuje
znowu wnosimy wniosek o to, aby te dane były analizowane przez osoby, które obsługują system CEPiK 2.0 i wychwytywały te różnice. I jeszcze raz, i chciałbym się odnieść tutaj jeszcze do słów pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli i cytatu, który przedstawił w początkowej części swojej wypowiedzi. Zapewniamy pana, panie prezesie, że jako środowisko, przedstawiciele środowiska diagnostów jesteśmy przeciwni i chcemy też wyeliminować osoby, które w tak negatywnym świetle nas stawiają. Dziękuję panu bardzo i myślę, że to jest dobre podsumowanie całej dyskusji, bo no właśnie muszę panu podziękować za takie podejście. O to w gruncie rzeczy chodzi. Doszliśmy do wspólnej puenty. Ja nie zamierzam tu już niczego dodawać, jeśli chodzi o ten punkt porządku. Bardzo dziękuję wszystkim państwu, którzy wzięli udział w dyskusji za ten głos, za te głosy i czekamy na, panie ministrze, na projekt ustawy. Wtedy też będziemy państwa jako stronę społeczną dopraszać, żebyście prezentowali swoje stanowisko. A teraz, proszę państwa, jakby już, skoro jeszcze póki mamy na sali prezesa,